Miło mi dzisiaj zaproponować przeczytanie kolejnej książki. Wybrałam dla Was naprawdę interesującą książkę, jak sądzę. Tracy Chevalier, Dziewczyna z perłą. Jak się być może domyślacie, autorka opowiada swoją wersję, posługując się bogatą wyobraźnią, wersję powstania tego bardzo słynnego obrazu. Tutaj przygotowałam reprodukcję. Reprodukcję tego obrazu, o którym mówimy, czyli Dziewczyna z perłą. Obraz został namalowany przez Johannesa Vermeera, XVII-wiecznego holenderskiego słynnego malarza. Jest, tak jak już wspomniałam, XVII wiek w holenderskim mieście, gdzie pracuje, mieszka słynny malarz już wówczas, Johannes Vermeer. Mieszka również 16-letnia, skromna, prosta dziewczyna. Pewnego dnia jest zmuszona podjąć pracę jako służąca. Trafia do domu tego słynnego malarza. Grit, o której opowiadam, nie jest taką zwykłą dziewczyną. Mimo, że brakuje jej wykształcenia, jest obdarzona szczególnym talentem. Przy swojej takiej powadze, takim spokoju wewnętrznym, dojrzałości, ma także ogromną wrażliwość, ogromne pokłady wrażliwości na kolor, na sztukę, taki zmysł estetyczny. Te wszystkie cechy zauważa w niej Vermeer. I Grit dostaje oprócz tych swoich zwykłych obowiązków, które pełni jako służąca, dodatkowe czynności, które ją uszczęśliwiają, pomaga samemu mistrzowi w jego pracowni, przygotowuje barwniki, obserwuje proces twórczy. To wszystko ją naprawdę fascynuje. Grit jest również inspiracją dla malarza. Historia jest naprawdę bardzo ciekawie opowiedziana. Tak się możemy zastanawiać, jak było naprawdę z tym obrazem. Taka dziewczyna jakaś przypadkowo została modelką i do tego właśnie obrazu została poproszona do pozowania, czy też jego córka, może zupełnie inna jakaś dziewczyna. Tego naprawdę do końca nie poznamy. Niemniej jednak historia jest naprawdę bardzo ciekawa i wydaje się tak prawdopodobna, że jesteśmy w stanie uwierzyć autorce Tracy Chevalier, że właśnie tak mogło się wydarzyć. Polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie. Jeszcze raz. Tracy Chevalier i jej Dziewczyna z perłą. A przy okazji polecam również film nakręcony na kanwie tej powieści. Zapraszam serdecznie.